Dzień dobry. Cześć, słuchajcie, idę przetestować ciuchy. Plecę chino, buciki, mundurek. Wejdę za chwilę do świdra i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, no. To pozostało wejść do wody. Ale będę zaraz cierpiał. O kurde. Dobra, wyszedłem z wody, teraz jestem cały mokry, lecimy pobiegać, zrobimy z kilometr dwa, tylko żeby zobaczyć, jak te buty. Jeżeli mam mieć odciski, to wolę mi się biegu, nie teraz. Teraz do tego sprawdzić, jak się biega. Chodźcie. To ja wam mogę powiedzieć, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, pobiegane. Póki co nie odczuwam butów. Czuję, że mam piasek, ale mam go tak dużo, że nie sprawia mi dyskomfortu. To nie jest uczucie pokroju kamień w bucie. Buty się sprawdziły. Niestety faktem jest, że przyjmują bardzo dużo wody i przez to rośnie ich waga, ale to rośnie tak solidnie, nawet z pół kilo mogą ważyć, co pewnie jest, będzie odczuwalne w dalszych częściach biegu. No ale nic, no tak mam, więc tak trzeba walczyć. Jeszcze zobaczymy, przed chwilą się do mnie ktoś odezwał z pomocą odnośnie plecaka i górnej części munduru, bo ten plecak, który mam, to jest, wiadomo, no to jest plecak do czegoś innego, on się nie nadaje na hardkorowe przebieżki. I co ja wam mogę powiedzieć? Jestem gotowy chyba. No bo co mi więcej zostało? Trzeba się po prostu z tym zmierzyć, jeżeli już i tyle, no. Zobaczymy. W najgorszym wypadku pojadę tego samego dnia, żeby nie płacić za nocleg, bo nie mam. I tyle. Tu się nie ma co, wiecie, tam patyczkować, nie? Pojadę sobie tam druga, trzecia rano pociągiem, prześpię się w pociągu, wbiegnę na bieg już ubrany, jazda, 3 godzinki i skończone. Ale przyznam szczerze, fajna przygoda, samo to teraz, co miałem. No, przeszedłem się świdrem, tam i z powrotem, kilometr czy dwa, w butach, w ubraniu, poczułem się tak troszkę lepiej, jakieś coś się dzieje ciekawego, fajnie tak jest, coś spróbować zupełnie nowego, to tak, to jest, to nie jest gdzieś, nie wiem, ja byłem na Ćwidrze milion razy, wiecie, to nie jest jakaś wielka odskocznia dla mnie, że pojechałem na Ćwider, ale za każdym razem, kiedy robisz coś po raz pierwszy, a przynajmniej próbujesz to w jakiejś nowej formie, to masz taki nagły inny świat. I ten, który jest twój, ten bieżący, możesz sobie totalnie zostawić z tyłu. Ja też patrzę wam, powiem wam, że patrzę na ten bieg komandosa, na wrażenia ludzi, bo byłem przestraszony tym tunelem i przeszło mi już zupełnie, bo pogadałem z ludźmi i się okazało, że jednak dużo osób przekolorowywało to, co tam jest. Wiele osób jednak mi prostowało to, jak to wygląda, myśląc, że mnie straszą, podczas kiedy moja wizja tego, co mnie czeka, była jeszcze gorsza, więc ostatecznie poprawiali mi wręcz wizję tego wszystkiego. Nadal wierzę w to, że mogę coś tam spanikować czy coś, ale już chyba nie tak jak wcześniej. Jak wam mówiłem, klaustrofobia jest najbardziej popularną fobią na świecie, najmniej leczoną, a leczy się ją wiedzą. Ja tej wiedzy nabyłem przez ostatnie tygodnie tyle, że czuję się mocny już z tym tunelem. Naprawdę. I co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Fajnie. Udanego weekendu wam życzę.